I teraz kto tutaj wytrzyma to napięcie? Zostaje Kamil Stoch. Wieje, wieje i to wieje z tyłu mocno. Proszę zwrócić uwagę, jaka zawierucha. Zawierucha, Kamil w powietrzu. Brawo! Brawo! I teraz zobaczymy. Mam nadzieję, że to był ten skok, o którym marzył. Od tego dwunastolatka, którego widziałem, wygrał! Chyba wygrał! Wygrał! Fantastyczna sprawa, proszę Państwa! Jakby prezent dla kolegi. Jest! Jest zwycięzcą Kamil Stoch! Brawo, Kamil! Pamiętam dwunastolatka, który skoczył tutaj podczas Pucharu Świata 132 metry. Przez całe lata mówiliśmy, mamy talent i mamy zwycięzcę Pucharu Świata w Zakopanem. On dzisiaj też odleci. Szczęście, szczęście, szczęście wygrywał podczas letniej Grand Prix. I pamiętam wczoraj mówiłem, przypomnij sobie, Kamil, twoje najlepsze próby, to jest w twojej głowie, ty masz talent, ty masz możliwości. Trzeba polecieć daleko. Kamil Stoch, zwycięzcą trzeciego konkursu w Zakopanem. Hilde drugi, Urman trzeci. Ależ mieliśmy dramaturgię, ależ mieliśmy scenariusz tych trzech dni. Trzy odsłony, każda inna. Ta pierwsza, to w ogóle jest... To były niespotykane zawody w sensie klimatu, nastroju, napięcia, budowania dramaturgii, tego wszystkiego, co świadczy o sile sportu. Drugiego dnia już widać było, że to wszystko się układa trochę inaczej, ale doskoczył do Adama Małysza na siódmą pozycję, tuż za nim Kamil Stoch. Adam dzisiaj chciał jeszcze powalczyć o 40. zwycięstwo, tymczasem pierwsze zwycięstwo w karierze odnosi Kamil Stoch.